Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy w dalszym ciągu rozważali księgi prorocze, księgi Daniela i księgę Apokalipsy świętego Jana. Ostatnie rozważania dotyczyły 8 rozdziału, gdzie jest opisany mały róg, potęga, która dążyła do zbezczeszczenia miejsca świątyni Bożej, dążyła do tego, aby zaniechać ofiar, które Bóg nakazał, zniszczyć w ogóle w pamięci ludzkiej świątynię Bożą i doprowadzić do tego, żeby umysły ludzkie były skierowane tu na ziemskich kapłanów i na świątynię ziemską. Lecz proroctwo biblijne w 14 wersecie, 8 rozdział, 14 werset Księgi Daniela mówi w ten sposób. A ten odpowiedział, aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znów wróci do swojego prawa. Wspaniała nadzieja, że nauka o świątyni, o której Pismo Święte nam podaje, o kapłaństwie, na nowo wróci do umysłów ludzkich. Będzie ono głoszone po pewnym okresie czasu. W jednym z następnych wersetów zajmiemy się tym okresem proroczym, ale w dniu dzisiejszym będziemy rozważali na temat świątyni. Co to jest świątynia, kapłaństwo i tak dalej. Pierwsze bardzo ważne pytanie, czy ten temat jest ważny. Kiedy przeliczymy sobie wszystkie rozdziały Pisma Świętego, które mówią nam o świątyni, o kapłaństwie, zobaczymy, że tych rozdziałów jest bardzo dużo. Tych rozdziałów w sumie jest około 70. Czyli tak jakby cztery Ewangelie. Zawartość jakby czterech Ewangelii. Ewangelii Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Jest bardzo dużo wersetów, które mówią o świątyni i o kapłaństwie, o całym ceremoniale. Ale rozpocznijmy od początku. Do czego jest potrzebna świątynia? Oczywiście świątynia, ten cały rytuał starotestamentowy, on mógłby być w ogóle niepotrzebny. On został wprowadzony przez Boga z powodu grzechu. Bóg daje 10 przykazań, daje swoje boskie prawo. Człowiek w raju łamie te prawo, popełnia grzech. I co to jest grzech? Przeczytajmy pierwszy list Jana, 3 rozdział. Pierwszy list Jana, 3 rozdział i wiersz 4. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, gdyż grzech jest przestępstwem zakonu. Zakon to znaczy prawo Boże. Grzech, jeżeli ktoś popełnia grzech, mówimy o tym człowieku, o, popełnił grzech, to znaczy, że przestąpił przykazanie Boże. Mówimy, o, ukradł coś. Popełnił grzech w ten sposób. To znaczy, przekroczył jedno z boskich przykazań, które mówi, nie będziesz kradł. Ewangelia, znaczy list do Rzymian, 3 rozdział.
trzeci rozdział, 20 wiersz. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Zakon, czyli przez prawo, poznajemy grzech. To jest to samo, co w prawodawstwie. Jeżeli chcemy się zapoznać, czy przypadkiem nie popełniamy jakiegoś przestępstwa karno-skarbowego, na przykład, no musimy przeczytać ustawę karno-skarbową. Skąd będę wiedział, czy mój obrót, na przykład walutowy, mój obrót pieniężny jest zgodny z prawem? Muszę poznać prawo, muszę poznać dane ustawy. Tak samo i w moim życiu. Skąd będę wiedział, czy to, co robię, jest grzechem, czy nie jest grzechem? Od kogo lub od czego mam się dowiedzieć? Pismo Święte z natchnienia Bożego mówi: poznaj prawo Boże, poznaj zakon. Tam poznasz, co jest grzechem, przekroczenie. Następnie list do ten sam, 6 rozdział, 23 wiersz. I teraz bardzo ważna rzecz. W tym 6 rozdziale listu do Rzymian, 23 werset. Mówi o konsekwencji przekroczenia Bożego prawa. Konsekwencji grzechu. Przekroczyłem prawo Boże, przekroczyłem jedno z boskich przykazań, na przykład nie będziesz kradł, okradłem kogoś, popełniłem grzech. Jakie są konsekwencje popełnienia grzechu? Na przykład w prawodawstwie ustawa karno-skarbowa, konsekwencje są pieniężne, więzienie i tym podobne. To są konsekwencje przekroczenia ustawy karno-skarbowej. A tutaj, jakie są konsekwencje przekroczenia prawa Bożego? 23 wierszyk. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłata za grzech jest śmierć. To, że kogoś okradłem, należy mi się śmierć. I teraz idziemy do samego początku Pisma Świętego. Kiedy to Bóg w raju, kiedy stworzył pierwszych rodziców, stworzył Adama i Ewę, postawił go w środku raju Bożego, instruuje go i zarazem uczy go o konsekwencjach swojego postępowania. Człowiek został istotą wolną, z wolną wolą. Może robić, co chce. Może robić dobro, może robić zło. Bóg go instruuje, jakie są konsekwencje jego postępowania. Drugi rozdział, od 16 do 17. Pierwsza Księga Mojżeszowa. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Bóg powiedział człowiekowi wyraźnie, możesz wszystkie owoce ze wszystkich drzew konsumować. Możesz jeść, ile chcesz, to jest wszystko twoje. Lecz jedno drzewo jest drzewem poznania dobra i zła. Nie wolno ci jeść z tego drzewa. Bóg uczy człowieka konsekwencji swojego postępowania.
że masz wybór dobra. Jeżeli by tego drzewa nie było, to człowiek nie miałby możliwości wyboru. I teraz co następuje? Na pewno umrzesz. Czyli zerwanie z drzewa wiadomości dobra i zła, owocu, było grzechem, było złamaniem prawa Bożego. To było równoznaczne jak przekroczenie przykazania Bożego, nie będziesz kradł. Tak jakbyś poszedł do sąsiada swojego i tam zerwał jego owoce. Tyle drzew dookoła, pięknych, cudownych, smacznych, ale ty zrywasz ten owoc zakazany. I ciekawa jest rozmowa w trzecim rozdziale, rozmowa węża. Szatan przybrał postać węża, a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan, i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkiego drzewa ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, tylko z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. I tu człowiek popełnił grzech. Był sprawcą grzechu, który zaczął królować do dnia dzisiejszego. Grzech zanieczyszcza nas. I zanieczyszcza nas, jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, chodzimy jak w szacie splugawionej. Jakbyśmy chodzili w białej szacie, a ktoś poplamił na naszą szatę, że wyglądamy ohydnie w tej szacie. I zapłatą, konsekwencją tego jest, że śmierć zaczęła panować na świecie. Oczywiście Bóg jest naszym miłosiernym Ojcem, naszym przyjacielem, który wie, że to dokonało się za przyczyną szatana, przeciwnika Bożego. Bóg chce ratować człowieka, ale ma swój plan. Ma swój plan. Swój plan ratowania nas. I ten plan zasadzał się na głównej zasadzie, że zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg jest tak konsekwentny swojego postępowania, że Bóg tutaj nic nie może zmienić. Bóg jest istotą, którą my w pełni nie możemy pojąć. My byśmy chcieli, że o, to tam może coś pomodlę się, jakąś pielgrzymkę zrobię, pokutuję i ten grzech zostanie mi darowany. Nie, to są myśli ludzkie. Bóg powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ty masz ponieść śmierć za swój grzech. I Bóg uczy człowieka od wygnania z raju do dnia dzisiejszego, że ktoś bierze za ciebie, bierze na siebie te grzechy i umiera za ciebie. I ty jesteś uwolniony od wszelkich grzechów. Twoje grzechy przechodzą z ciebie na drugą istotę. Jesteś czysty w obliczach Bożych, a ta druga istota bierze na siebie pełną odpowiedzialność i umiera za ciebie, za twój grzech, aby stało się zadość prawu Bożemu, które mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Konsekwencje. Już po wypędzeniu z raju
mamy tego obraz dwóch braci Kaina i Abla. 4 rozdział, od 2 wiersza. Potem urodził się jeszcze brat jego, Abel. Abel był pasterzem czód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył ofiarę Panu z płodów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swoje i stłuszczył jego. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo, zasępiło się jego oblicze. Bóg poinstruował naszych pierwszych rodziców, w jaki sposób chce w przyszłości zmazać ich grzech przez ofiarę zastępczą. Pierw pokazał im w symbolu baranka, który mieli składać jako ofiarę krwawą. Mieli zabić tę ofiarę, złożyć na ołtarzu i wtedy stało się zadość prawu Bożemu. Zapłata za grzech jest śmierć. I aż do przyjścia prawdziwego baranka Bożego, naród ludzki miał w ten sposób, składając te ofiary, przygotowywać się na przyjście doskonałej ofiary. Przez składanie tych ofiar przypominał sobie o tym, że grzech jest straszny, że konsekwencje tego grzechu są straszne. Jest śmierć. I już wtedy między Kainem i Ablem, między prawidłowym systemem ofiar, a tym fałszywym systemem ofiar, który wynalazł Kain, bo Kain złożył ofiarę z płodów rolnych, czyli byśmy ze zboża, może jakieś chlebki tam były, ogórki, owoce, te ofiary. I Bóg nie przyjął tej ofiary. Bóg przyjmuje tylko ofiarę, w czasie której następuje śmierć. No jak ogórki mogą umierać? Jak tu jakieś rozlanie krwi, kiedy łamiemy chleb? Nie istnieje coś takiego. I przez historię świata przeczytajmy List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 22 werset. Nadmieniam, że List do Hebrajczyków jest bardzo cenny w zrozumieniu ofiar starotestamentowych i nowotestamentowych. Kiedy czytamy przykładowo 3 Księgę Mojżeszową, widzimy tam te rytuały starotestamentowe, widzimy tam kapłaństwo, widzimy tam zbudowaną świątynię. I to wszystko kieruje się w stronę Listu do Hebrajczyków, gdzie uważny czytelnik może dostrzec bardzo cenne informacje. 9 rozdział, 22 wiersz. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Nie istnieje coś takiego jak odpuszczenie grzechów bez rozlania krwi. Nie istnieje. W Starym Testamencie czegoś takiego nie istniało. W Nowym Testamencie też coś takiego nie istnieje. Jeżeli chcesz, by twój grzech był odpuszczony, to ten grzech może być oczyszczony jedynie przez rozlanie krwi, czyli przez śmierć kogoś. Nie istnieje inna droga. Jeżeli myślisz, że przez pokutę, pielgrzymkę, dobre uczynki, zmarzesz swoje winy, jesteś w wielkim błędzie. Coś takiego nie istnieje w Piśmie Świętym. Nie możesz dobrymi uczynkami zmazać złe uczynki. To jest myślenie babilońskie. To jest system babiloński, który rozpoczął Kain, później
Babilon starotestamentowy i współczesny Babilon. W współczesnym Babilonie, w którym odbywają się ofiary, na które są ołtarze, na których nie przelewa się żadna krew. Są to ofiary bezkrwawe. I teraz 10 rozdział od 10 do 18. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekuje teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżki stóp jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i w umysłach i wpiszę je, dodaję, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę, gdyż gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Chrystus Pan złożył doskonałą ofiarę. Tutaj czytamy wyraźnie, że kapłani starotestamentowi, którzy składali ofiarę z cielców, wołów, te ofiary w ogóle nie gładziły grzechów. One były symbolem, które wskazywały na Chrystusa. Chrystus złożył raz jedną ofiarę na grzechy. Tą ofiarę nie trzeba w ogóle powtarzać. Jest ona doskonała. A co jest doskonałe? Nie trzeba powtarzać. Albowiem jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałych tych, którzy są uświęceni. To jest boska ofiara. I teraz przeczytamy Księgę Objawienia, 22 rozdział i werset 14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Piorą swoje szaty. W czym piorą? We krwi Chrystusa. To jest jedyny środek, który oczyści nas z naszych grzechów. To jest jedyny środek. Przejdźmy teraz do Ewangelii Jana, 3 rozdział. Mamy tam opisaną wspaniałą rozmowę Chrystusa z Nikodemem. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Opisana jest tu historia z czasu wędrówki narodu izraelskiego po pustyni, kiedy to naród izraelski bardzo szemrał i Bóg zesłał plagę węży ognistych i Izraelici błagali Mojżesza o ratunek, bo nic nie powstrzymywało ich od śmierci, żadne lekarstwo, nic kompletnie. Śmierć pewna. Węże były wszędzie, wszyscy byli pokąsani. Chwila, a cały naród izraelski zginie. I wtedy Bóg kazał Mojżeszowi coś dziwnego zrobić. Na wielkim palu przybić węża zrobionego z miedzi. I powiedział Mojżesz wszystkim Izraelitom: kto popatrzy na tego węża miedzianego, będzie uzdrowiony. Dziwna rzecz. Patrzenie na węża daje zdrowie. Leczy od ukąszenia. Najlepsze lekarstwo na świecie. Popatrz, a będziesz zdrowy. I to jest wielka analogia, wielki symbol tego, co Jezus Chrystus dokonał. My w obecnych czasach, kiedy
nie żyjemy w czasie Chrystusa. Nie możemy popatrzeć na Chrystusa umierającego. Nie możemy popatrzeć na węża miedzianego. Jesteśmy przeznaczeni na śmierć. Nie ma dla nas ratunku. Ale sposób duchowy, wierząc, kto wierzy, kto patrzy z wiarą na śmierć Chrystusa, na Jego drogocenną krew, która oczyszcza nas ze wszelkiej nieprawości, z grzechów, otrzymuje żywot wieczny. Przejdźmy do Starego Testamentu, trzecia Księga Mojżeszowa. Bóg nakazuje Mojżeszowi zbudowanie świątyni, namiotu przybytku, namiotu obecności. Różne są nazwy. Namiot ten składał się z dziedzińca, później namiot był przed dziedzińcem, na dziedzińcu była umywalnia, ołtarz, na którym spalano ofiary całopalne, następnie namiot, który się składał z dwóch pomieszczeń, świętego i najświętszego. W świętym miejscu był świecznik siedmioramienny, ołtarz kadzenia, następnie stolik, na którym były chleby pokładne, następnie była zasłona, a za zasłoną była Arka Przymierza. Arka. Może troszeczkę podobna, ze złota wykonana, na której były tutaj aniołowie. I tutaj miejsce najświętsze w świątyni jest jedną z najważniejszych rzeczy dla nas wierzących w Boga. To, co znajdowało się w tej skrzyni, którą jedna osoba tylko raz w roku, w dzień pojednania, o którym trzecia Księga Mojżeszowa, 16 rozdział opisuje, mógł wejść i mógł tylko wejść, ale z czarą, z misą, w którym była krew. Bez krwi nie mógł się tam kapłan pojawić, bo zginąłby. Otwórzmy więc ten model Arki Przymierza, w której znajdowały się trzy przedmioty. No niektórzy mówią, że tylko przykazania Boże, a te dwa pozostałe były obok. Lecz weźmiemy tak, jak apostoł Paweł w liście do Rzymian podaje. Złote wiadro, w którym była manna, przez którą przez 40 lat Bóg karmił naród izraelski. Następnie laska Aarona, która zakwitnęła owocem migdałowca. I oraz dwie tablice kamienne, zapisane z przodu i z tyłu, na którym były zapisane boskie przykazania. Jeżeli dobrze przypatrzymy się tym trzem przedmiotom, to jest całe sedno wiary, naszego zbawienia i naszej drogi Bożej. Przede wszystkim Bóg daje nam swoje boskie przykazania na tablicach kamiennych. Boskie przykazania uczą nas o grzechu i co jest dobre, co jest złe. Rozpoczynają się one w ten sposób. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Kolejne przykazanie mówi, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek na niebie, w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest
w wodzie. Nie będziesz się im służył, ani im będziesz kłaniał. Tak zwany zakaz bałwochwalstwa. No, żyjemy w obecnych czasach naprawdę totalnego bałwochwalstwa. Kolejne przykazanie mówi: nie nadużywaj.